Witam Was wszystkich w tym bardzo szczególnym dniu. Nie wiem, jakie Wy odnosiliście dzisiaj wrażenie, ale ja od rana jestem pod wrażeniem, tak by się dzisiaj cały świat zatrzymał. Jakby cały świat był na jakimś stand-by'u. Oczekiwaniu czegoś, co trudno zdefiniować, co ma się wydarzyć. Co nawet dla ludzi niewierzących, dla agnostyków, jest czymś, co pobudza do głębokiej refleksji. Że może w sposób niezamierzony dołączają do chrześcijan, którzy chcą się wyciszyć i zanim będą celebrować w niedzielę zmartwychwstanie Zbawiciela, medytują, myślą. Zastanawiają się nad niewyobrażalnym cierpieniem, nad ogromną męką, której finałem była Golgota, był krzyż. Obchodzimy także to święta w szczególnym momencie, niejako z tygodniowym poślizgiem do narodu wybranego, który tydzień temu obchodził Paschę i piątek wieczorem po zachodzie słońca świętowali Seder. To jest długa kolacja, w czasie której rozpamiętywują, co to się stało, w jaki sposób Bóg ustanowił Paschę przed ich wyjściem z Egiptu. I zaraz następnego dnia zaczęło się święto prześników. Prześny to znaczy nieskwaszony, czysty, świeży, niezepsuty. I dzisiaj kończy się święto prześników. A za dwa dni, jak mi Słowo Boże, w pierwszy dzień po sabacie będzie święto pierwszych plonów i potrząsanie pierwszym snopem, który jest proroczym znakiem na zmartwychwstanie, które my celebrować będziemy. Chciałbym wyjść właśnie od Paschy, w jaki sposób ono proroczo wskazywała na Golgotę, na to, co tak śpiewaliśmy, jest sensem naszej egzystencji. Rozumiemy, po co Bóg nas stworzył, dlaczego nas powołał do społeczności z sobą. Co w końcu miał na myśli, mówiąc, że ludzie wierzący, ci, którzy przyjęli Chrystusa, są królewskim kapłaństwem, ażeby szli i rozpowiadali, głosili. Więcej, prosili innych, tych, którzy Boga nie znają albo mają fałszywe wyobrażenie o Bogu, by się z Nim pojednali. Przeczytajmy fragment z Księgi Rodzaju, pierwszej Mojżeszowej, z 12 rozdziału, od 1 do 28 wiersza, które mówią o ustanowieniu Paschy, ale także już proroczo wskazują na to, co się stało w Wielki Piątek. Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę i zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też wiązkę chyzopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie, i pomaszcie nadproże i oba odrzwia krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z drzwi domu swego aż do rana. Gdyż Pan przechodzić będzie, aby uderzyć Egipcjan, a gdy ujrzy krew na nadprożu i na obu drzwiach, ominie Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów waszych, aby zadać cios. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. A gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi, co to znaczy ten wasz obrzęd, odpowiecie: jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon, i poszli synowie izraelscy i uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi i Aaronowi. Dokładnie tak uczynili. Znamy tę historię i nie będę tego wszystkiego opowiadał, natomiast dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na dwa elementy, które często umykają naszej uwadze. Potocznie mówimy, że to Pan uderzył w pierworodnych Izraela. Ale zwróćcie uwagę, jest powiedziane, że to niszczyciel
uderzył w pierworodnych Izraela, a z powodu krwi na odrzwiach ominął domostwa Izraela. Niszczyciel zajął się niszczeniem. Pan Bóg zajął się ratowaniem swojego ludu. I znakiem rozpoznawczym była krew niewinnego baranka. Jest powiedziane, że tego baranka sobie mieli przysposobić parę dni wcześniej. Przez 4 dni miał z nimi mieszkać. Mieli się z nim oswoić, wręcz zaprzyjaźnić. Jeden baranek na jedno domostwo. Zwróćcie uwagę, że ta koncepcja domostwa, nie tylko całej zbiorowości, całego narodu, ale każdego domostwa dla Pana Boga od początku zawsze była bardzo istotna. I potem mieli też uczestniczyć w cierpieniu tego baranka. Bo co było proroczym znakiem, że to oni zasłużyli na śmierć, a oni kładąc dłonie na głowie baranka, gdy miał podrzelone gardło, uczestniczyli w jego cierpieniu, nie rozumiejąc tego. Bo to było proroczą zapowiedzią tego, co się ma dopiero wydarzyć. Pascha to znaczy ratunek. Pascha to znaczy, że niszczyciel musi ominąć. Pesach znaczy ominąć. Ominąć te domostwa, które na drzwiach mają krew baranka. Pascha jest zapowiedzią tego, co się wydarzyło na Golgocie. Gdzie, jak mówi Słowo Boże, naszym barankiem paschalnym jest Jezus Chrystus. I to Jego krew jest znakiem dla niszczyciela, że nie ma do nas prawa, że nas musi ominąć. Ale rzecz ciekawa, że zaraz po święcie Paschy rozpoczyna się 7 dni, które Bóg kazał celebrować swoim ludowi i oni dzisiaj wieczorem to właśnie kończą po zachodzie słońca. To było święto Przaśników, by pamiętali, że ten akt proroczy Paschy ich oczyścił, stali się czystymi, bez kwasu, który jest synonimem grzechu. I chcę przytoczyć tylko te 2 wersety, które opisują, w jakiej atmosferze się Pascha odbywała. Wpierw wiersz 11 z 12 rozdziału. W ten sposób spożywać tego baranka będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym i zjecie go w pośpiechu. Taka jest ofiara paschalna. Dziwnie, prawda? Oni się nie rozsiadali wygodnie. To się wszystko odbywało w pośpiechu. W obuwiu, gotowi do drogi, bo mieli być gotowi na wyjście. Natychmiastowe. Wiersz 34 mówi w ten sposób. Wtedy lud zabrał swoje ciasto, zanim się zakwasiło, dzieże swoje owinięte w szaty, niosąc je na swoich ramionach i w pośpiechu opuszczali Egipt. A więc Paschę dla narodu wybranego cechowały 2 kwestie. Pośpiech, gotowość i element jeden, że ciasto nie zdążyło się zakwasić. Niekwaszony chleb wzięli ze sobą. I na pamiątkę tego Pan Bóg ustanowił to święto Przaśników jako kontynuację Paschy aż do dnia potrzęsania snopem. Często to cytujemy, nie rozumiejąc tego wszystkiego, co Bóg mówi w swoim Słowie. I zwróćcie uwagę, że kiedy na przykład apostoł Paweł pisze do Koryntian w 1 rozdziale, i w 1 liście, w 5 rozdziale, w 7 i 8 wierszu, odwołuje się do tych elementów hebrajskich, bez zrozumienia których te słowa mogą być nieczytelne. Odwołując się do Paschy, pisze w ten sposób. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości, przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Apostoł Paweł zwraca się do ludzi wierzących, wywodzących się z pogan, wskazując im na pewną symbolikę starotestamentową, która powinna pobudzać do głębokiej refleksji nas,
którzy lepiej byśmy tę symbolikę rozumieli. Przelana krew baranka sprawia, że nie tylko niszczyciel omija te domostwa i nie ma prawa, bo ta krew baranka to jest triumf nad śmiercią, nad grzechem i nad szatanem. Ale to wskazuje na coś, co jest tutaj użyte słowo przaśny, czyli niezakwaszony, świeży, wręcz surowy, w stanie nienaruszonym. Z każdą Paschą naród wybrany wiedział, że ma dany kolejny rok łaski, aż do następnej Paschy. Na naszą Paschę, nasz baranek wielkanocny został ofiarowany, czytamy, raz na zawsze. I będziemy obchodzić tego pamiątkę, kiedy mówi, ja ustanawiam z wami nowe przymierze, którego odnawiać, powtarzać nie trzeba. Ale Duch Boży przez apostoła Pawła dodaje, ale pamiętajcie, dzięki tej krwi, dzięki tej ofierze staliście się przaśni, jesteście oczyszczeni. Jeżeli w tym uczestniczycie, jeżeli ją spożywacie, jeżeli żyjecie pod ochroną tej krwi, nie ma dla was potępienia. Jesteście pod łaską. Niszczyciel do was nie ma prawa. Na 700 lat przed tym wydarzeniem Pan Bóg to mówił przez proroka Izajasza. Jest rzeczą ciekawą. To, co mówi apostoł Paweł, że zasłona jest na oczach Żydów. Widzimy to do dzisiaj. Większość z nich albo nie czyta tego fragmentu, a czytając go często nie rozumie, że przecież jest to proroctwo o Chrystusie. Czytam z Izajasza z 53 rozdziału, wiersze od 3 do 12. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. My mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy, bez wyjątku wszyscy, jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. I jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go. A któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony, on to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Wpierw była Pascha. Potem było proroctwo wskazujące na to, że Pascha była znakiem proroczym czegoś, co ma się dopiero wydarzyć. Minęło 700 lat. I pojawił się Chrystus. I zwracał się do ludzi, którzy znali prawo, którzy obchodzili Paschę, którzy znali całą tę symbolikę i powinni byli zrozumieć to, o czym on mówi. A jednak tego nie pojmowali, jednak tego nie rozumieli.
A on przyszedł jako baranek paschalny, by dokonać rewolucji, znieść cykliczne ofiary coroczne, a ponieść jedną, jednorazową ofiarę. Tam łatwo jest nam często osądzać, oceniać, krytykować współczesnych Panu Jezusowi, że go nie rozumieją, dlatego że my z perspektywy czasu odbieramy to całkiem inaczej. I nam się wydaje, że wiemy, o czym doskonale mówi. Posłuchajmy jego słów z 23 rozdziału Ewangelii Łukasza. Kiedy Pan Jezus dobitnie tłumaczy swoim uczniom. Z 6 rozdziału Ewangelii Jana, przepraszam. Czytam od 48 do 59 wiersza. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu przed wami stoi chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, bo chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc, jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? No to rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. To mówił, gdy nauczał w synagodze w Kafarnaum. A wiecie, kiedy to miało miejsce? Ponad 2 lata przed Golgotą. Mi te słowa wydaje się, że rozumiemy, wiemy, o co chodzi. Pomyślcie o ludziach mu współczesnych. Co oni z tego mogli rozumieć? Kanibalizm? Spożywanie ciała? Picia krwi? A nawet ci, którzy z nim już od roku chodzili, w większości się zgorszyli i opuścili go. Pozostała garstka. Pamiętacie? On się ich zapytał, czy i wy chcecie odejść? I wtedy podpowiedział, panie, a gdzie pójdziemy? To ty masz słowa żywota. Stary Testament proroczo wskazywał na to wszystko, co ma się stać. Pamiętacie? Na górze Moria Abraham był gotów ofiarować Izaka i pojawił się anioł Pana, nasz baranek wielkanocny. Powiedział, nie czyń mu krzywdy. Jest baranek, ofiara zastępcza. Potem była Pascha. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, czytaliśmy. Każdy z nas zasłużył na najgorsze. Ale Pan wybrał baranka zastępczego. I ten baranek paschalny był tego zapowiedzią i symbolem. Golgota tego kulminacją. W jaki sposób mój ulubiony ewangelista, umiłowany lekarz Łukasz opisuje, co się wydarzyło? Czytamy o tym w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza. Od 33 wiersza. Gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali Jezusa tam, a także i złoczyńców, jednego po prawicy, drugiego po lewicy.
A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im. Nie wiedzą, co czynią. Nie mają pojęcia, w czym uczestniczą. A przy dzieleniu się jego szatami rzucali losy. A lud stał i przyglądał się. Przełożeni zaś naśmiewali się, mówiąc: innych ratował, niechże ratuje samego siebie. Jeżeli jest Chrystusem Bożym, tym wybranym, szydzili z niego także i żołnierze, podchodząc doń i podając mu ocet. I mówiąc: jeżeli ty jesteś królem żydowskim, ratuj samego siebie. Ale był też i napis nad nim: ten jest królem żydowskim. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty się Boga nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie, na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu: zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. A gdy była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce, rozdarła zasłona w świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwy. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu do Galilei, byli świadkami tego, widzieli to. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus do samego końca, mimo potwornej męki i cierpienia, przez które przeszedł, nawet kiedy umierał na krzyżu, nie przestał być naszym orędownikiem. Nas, swoich oprawców. Bo to nie jego grzechy. To nasze grzechy go tam przybiły. Ale zwróćcie uwagę, że tu też mamy przykład tego, w jaki sposób Bóg ma upodobanie w postawie skruszonego serca. Jeden ze złoczyńców dzieli się refleksją z tym drugim urągającym. My ponosimy słuszną karę. Ale on nic złego nie zrobił. I w akcie desperacji woła: Panie, wspomnij na mnie, gdy wrócisz do królestwa swego. Widział ten napis: Jezus, król żydowski. Nie widział nawet, o jakim królestwie mówi. I co mu Pan Jezus powiedział? Zaprawdę powiadam ci, jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Słowo Boże mówi, że Bóg wypatruje całą ziemię, szukając takich skruszonych serc. Jestem przekonany, że dzisiaj współcześnie ludzkość przeżywa kolejną szansę, by się zatrzymać, by się zastanowić, po co była ta śmierć? Dlaczego takie cierpienie? Jakie jest znaczenie tej przelanej krwi? I nie znając tej symboliki, nie wiedząc, czemu służyła Pascha jako procza zapowiedź tego, co się stało na Golgocie, będzie nam to trudno zrozumieć. Uczniowie przyjęli to objawienie. I pamiętacie, przejęli się słowami Pana Jezusa. Bo Pan Jezus, nasz baranek wielkanocny, on sam ustanowił pewną pamiątkę, pewien akt proroczy, byśmy zrozumieli znaczenie Paschy, ale tak powiedział, byśmy oczekując go, celebrowali ten akt proroczy i spożywali tę wieczerzę. I powiedział: ten chleb to jest ciało moje, ten kielich
to jest moja krew. I mówi, czyńcie to tak długo, aż wrócę. A Słowo Boże mówi, że gdy ten chleb spożywamy i z tego kielicha pijemy, tak naprawdę uczestniczymy w proklamacji, zwiastujemy znaczenie Golgoty. I prosimy Ducha objawienia i mądrości, by wszystkim objawił, jakie jest znaczenie krwi baranka. W czym jest szansa dla nas, która rozbraja niszczyciela. I co Pan Jezus w ten sposób chce czynić? Uczniowie byli tym tak przyjęci, pamiętacie, że po wniebowstąpieniu i po wylaniu Ducha Świętego, jak często obchodzili wieczerze? Codziennie. Gdzie? Po domach. Codziennie po domach. Oczekując, że rychło wróci, bo to był symbol oczekiwania. Wołali, przyjdź Panie Jezu, Maranata. 10 lat później, kiedy czytamy już o przebudzeniu w Efezie, to w 20 rozdziale czytamy, że obchodzili to w pierwszy dzień po sabacie. Schodzili się wspólnie na łamanie chleba. I ta tradycja chrześcijan wywodzących się z pogan, schodzenia się w pierwszy dzień po sabacie, przetrwała do dzisiaj. Wiele kościołów celebruje też tę pamiątkę w każdą niedzielę. I naszym przywilejem jest i dzisiaj ją celebrować. I także zapraszamy Was zgromadzonych w Waszych domach, byście też do nas dołączyli i w tym uczestniczyli. Bo Pan Jezus powiedział, kto nie spożywa ciała mego, nie ma społeczności ze mną. A kto nie pije z kielicha, nie ma pojęcia, czym jest oczyszczenie. Co to znaczy stać się przaśnym. Kochani, żyjemy w szczególnym okresie. Okresie pandemii i różnych innych zagrożeń. I zastanówmy się, w czym pokładamy większą nadzieję. W szczepionkach? Reżimie sanitarnym? Higienie życia? Czy nie umknęło nam gdzieś znaczenie tego aktu proroczego? Spożywania ciała i krwi. Słowo Boże mówi, że jego ranami, sińcami zostaliśmy już uleczeni. A krew baranka wymazuje wszelkie oskarżenia niszczyciela, tak że pozostaje bez argumentów i nie jest w stanie nas atakować. I dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że i dzisiaj, teraz kiedy będziemy celebrować pamiątkę tego, co się wydarzyło na Golgocie, żeby wywyższyć, uwielbić i podziękować naszemu barankowi paschalnemu. Będziemy przeżywali posilenie, będziemy przeżywali uleczenie, będziemy przeżywali oczyszczenie. Bo to jest akt proroczy, który ustanowił Pan Jezus. I On obiecał, jeżeli wiarą do tego przystępować będziemy i ten chleb będziemy spożywać jako Jego ciało, i pić z kielicha jako jego krew, to niszczyciel, kłamca, oskarżyciel, szatan nie ma do nas prawa. Musi nas Pesach ominąć. I dlatego podkreślam to, o czym mówiłem na samym początku. Powinno nam dać wiele do myślenia, że Pan Bóg zobowiązał swój lud, że na każde domostwo był potrzebny jeden baranek. Nie na całe zgromadzenie, tak i dzisiaj. Chcielibyśmy zacząć to bardziej, częściej pielęgnować w swoich domostwach, bo ten baranek paschalny chce wykonać to dzieło odkupienia, uleczenia, oczyszczenia, wyposażenia w każdym domostwie. Dlatego i Was, zgromadzone przed monitorami, zachęcamy, byście dołączyli teraz do nas, kiedy my celebrować będziemy ten akt proroczy.